Cześć, dzień dobry. Hello, Andrzej Stebelski, Słup z ulica Kołłątaja 14, Pop Master Record Shop. Witam Was i zapraszam do następnego spotkania z płytami winylowymi. I to właśnie w tym momencie. Zaczynamy. Oj, coś mi tutaj nie działa. Działa. Słuchajcie, zaczynamy następne spotkanie z płytami winylowymi. W poprzednim odcinku mówiłem Wam, że następne spotkanie będzie z 7-calówkami i z maxi singlami. Nie. Zmiana decyzji. Słuchajcie, co się odwlecze, to nie ucieczę. Dostałem w międzyczasie parę nowych tytułów i postaram Wam się zaprezentować, zwłaszcza, że jest parę polskich tytułów i to bardzo, bardzo starych. Od czego zaczynamy? Od polskich nagrań. Słuchajcie, polskie nagrania. Jaka brzydka okładka, aż trudno uwierzyć, że ten człowiek, który zrobił tą okładkę, był szefem w CBS, szefem artystycznym. Projektował okładki chociażby Judas Priest, żyletka Made in England, Rosław Szajbo. W Polsce prezentował Polish Jazz. To jest plakat jego okładki z jego autografem. A w 65 roku, proszę bardzo, Rosław Szajbo zrobił coś takiego. Taką okładeczkę zaprezentował, ale to były jego początki. Nie wiem, ja chyba wspominałem o Rosławie Szajbo, jak przyjechał do Wielkiej Brytanii i szukał pracy, poszedł do CBS-u na spotkanie. No i muszę powiedzieć, że znajomość języka angielskiego mu pomogła w tym spotkaniu, to znaczy finansowo pomogła. Bo słuchajcie, był nastawiony na podjęcie pracy w CBS-ie i jego marzeniem było zarobić 15 funtów dniówki. 15 funtów, dawno temu, teraz na godzinę ludzie więcej zarabiają. No ale to gdzieś lata, początek lat 70. albo jeszcze końcówka 60. No i poszedł na spotkanie z szefostwem CBS-u, pokazał swoje prace, między innymi Polish Jazz, okładeczki. No i pytają się go, ile by chciał zarabiać. I on zamiast powiedzieć 15 funtów, powiedział 50 funtów. Walnął się. Od razu z nim kontrakt podpisali. Dobrze, wracamy do płyt. Także Rosław Szajbo, okładeczka, a płyta Sopot 66. I mamy do Ciebie szłam, żebyś choć raz powrócisz tu. Zakochani są wśród nas. Zakochani są wśród nas to jedyna polska piosenka zaśpiewana po polsku przez Irenę Santor. Bo poza tym polskie utwory, ale śpiewane w różnych językach. Po angielsku, francusku, greczynka, to już nie wiem, chyba po angielsku śpiewa. No dobrze. To 10-calówka. Oprócz tego mamy następną 10-calówkę. Tutaj mamy Cocktail Party, Złota Nutka, Tinterella, DJ Luna, You Are My Destiny, Kto Mnie Pocałuje. To pierwsza strona na 10-calówce. Okładeczki w bardzo fajnym stanie, płyty w bardzo fajnym stanie. Zresztą możecie już sprawdzić, bo te płyty są wystawione na www.popmaster.pl. Także możecie sprawdzać stany płyt i cenę. A propos Popmaster Record Shop, słuchajcie, przez najbliższe parę tygodni sklep będzie otwarty tylko i wyłącznie w soboty. Wysyłki raz w tygodniu tylko i wyłącznie w soboty. Mam nadzieję, że to szybko minie, ale te następne 4, 6, może 8 tygodni trzeba się do tego przyzwyczaić. Także Popmaster Record Shop przez od jutra będzie czynny tylko w soboty. Słuchajcie, dobrze, wracamy do płyt. Następna 10-calówka, Muza Polskie Nagrania. I co my tu mamy? Co nam zostało z tamtych lat? Mieczysław Fok. Na takiej okładeczce firmowej, wcześniej był wydawany na okładeczce z jego podobizną, gdzieś w parku, jesień i tak dalej. Płyta chyba też mintowa. Jeszcze jedna 10-calówka, Dalida. Suprafon Wytwórnia i Dalida. Wszystko po francusku śpiewa. No dobrze, koniec 10-calówkami, pora na 12 cali. I zaczynamy od króla muzyki pop. Polskiego króla muzyki pop. Jerzy Połomski. Myślę, że chyba on był tym królem. Z Tobą Świat Nie Ma Wad. Albumik. W pięknym stanie okładeczka. Płyta prawdopodobnie też w pięknym stanie. Jerzy Połomski. Bo z dziewczynami nigdy nie jest. O nie jest źle. To jest to. Też mintowa. I słuchajcie, tej płyty nigdy nie widziałem. Pierwszy raz ją mam. Mało tego, że ją mam, to jeszcze mam w mintowym stanie i jeszcze wydana gatefold okładka. W ogóle jestem w szoku. Największe przeboje kogo? Do zakochania. Jeden krok, jedyny krok i coś tam więcej.
Nie wiem, czy to śpiewa tutaj. No w każdym razie Jerzy Połocki, jego największe przeboje 57-77 w tym okresie. Dobrze. Przed chwilą właśnie dostałem Breakout. No, niezidentyfikowany obiekt latający. Taka sobie kopia VG na VG. To samo dotyczy Geiry i Haliny Frąckowiak. A tutaj znowuż nigdy nie miałem tej płytki. Pierwszy raz mam. Jest problem. Problem jest z włożeniem płyty na talerz. Po prostu otwór w płycie jest tak mały, że naprawdę mi się nie udało i nie chciałem jej połamać. Naprawdę był wielki problem. Także wczoraj odsłuchałem sobie płytkę, pierwszą stronę. Druga strona jeszcze nigdy nie była słuchana. Dziewicza, druga strona, bo pierwsza właśnie rozdziewiczyłem wczoraj. 2+1 Greatest Hits Live. Ten live jest dziwny, bo to brzmi jak wersje studyjne i na końcu dodano oklaski. Tak to mniej więcej wygląda. Chyba z tego live'u to niewiele jest, oprócz tych oklasków, które chyba też w studiu były nagrywane. Trochę dziwnie brzmi, no ale 2+1 jest w porządku. Bez zastrzeżeń. Co mamy? Chodź pomaluj mój świat, wyspa dzieci, odpłyniesz wielkim autem, windą do nieba, Kalifornia, Mon Amour, taksówka numer 5, iść w stronę słońca, Kalkuta nocą, gdy grali dla nas Rolling Stones, 21 wiek dla wszystkich nas i Super Szczur. Takie utwory znajdują się na 2+1 live. Okej, okay, co jeszcze mamy? Orkiestra z Chmielnej, zakazane piosenki. Proszę bardzo, zakazane piosenki Orkiestra z Chmielnej. Orkiestra z Chmielnej, zakazane piosenki. Jeszcze raz. Oprócz tego, słuchajcie, no do świąt jeszcze zostało trochę czasu, no ale powoli zaczynamy zbierać kolędy i pastorałki. W Londynie pokazywałem, mam dwie płyty Mazowsza, mintowe, w tym, że okładeczki były może trochę gorsze. Tutaj też chyba, nie, tutaj chyba nie jest mintowe i bardzo fajna cena. Veriton wydało kolędy Carlos, opracowanie Marian Sava. A śpiewają Włodzimierz Wierzbicki, Barbara Nowicka, Zofia Traczyk. Kto tam jeszcze? Adrian Milewski, Barbara Nowicka, ponownie. Jeszcze mamy Polish Christmas Carol, śpiewane przez Teresa Żelizgara. Proszę bardzo. I jeszcze mamy kolędy i pastorałki, śpiewa Collegium Musica Sacre. Proszę bardzo. Takie kolędy. A teraz mamy Janusza, nie Gajosa. To Gajos chyba nie wydał żadnej płyty. Laskowskiego nie mamy i chyba nigdy nie mieliśmy, ale mamy Janusza Gniatkowskiego. W kalendarzu jest taki dzień, we mgle porannej, zimowa piosenka, apasjonata, takie utwory mniej więcej śpiewa Janusz Gniatkowski. No i fantastyczna Anna German, niezapomniane przeboje zostały zarejestrowane na tej płycie. Niezapomniane przeboje Anny German, mint na mint, płyta mintowa, okładeczka mintowa. A teraz, jeśli się jakieś wesele zbliża, to mam płytkę odpowiednią na wesele. Niech żyje para młoda. Proszę bardzo. Niech żyje para młoda. Bardzo fajny numer katalogowy. SXL. Raz. Okej. Okay. Niech biją wszystkie dzwony. Rozmowa liryczna. We dwoje los połączy. Piękna pani z krainy uśmiechu. Niech żyje para młoda. I tak dalej. Teraz coś francuskiego. Charles Aznavour. Francuska płyta wydana w Czechosłowacji. Nie ma już takiego kraju jak Czechosłowacja. Jest lądek z... A nie, to nie ten tekst. Okej, okay. Słuchajcie. La Bohemia, Izabel. Fantastyczny Izabel, uwielbia. La Tulisa Rem. Dobrze, może. Izabel najlepiej mi wyszło po francusku powiedzenie. Aha, myślałem, że to Gayfold okładka. Nie jest Gayfold. Na 33, 1/3 obrotu nagrana. A teraz mamy Dionne Warwick. No Night So Long. Zdaje się, że to jest wersja... Jaka to? Włoska. Płyta wydana we Włoszech. Okładka w sumie mintowa, chociaż ta folia tak bardzo cisnęła tą okładkę, że aż się trochę pofalowała. Wkładka mintowa i płyta mintowa. Tak mi się wydaje. Jeżeli nie, proszę sprawdźcie na stronie www.popmaster.pl. Tam piszę dokładnie, sam pisałem. Jeżeli jakieś pretensje, to do mnie, jeśli coś popełniłem, jakiś błąd. Ale myślę, że dobrze napisałem. Ach. Tu ktoś ostatnio się chwalił na internecie, że kupił Rarebeard. Rarebeard kupił za 5 zł. Ja może trochę więcej dałem niż 5 zł, ale słuchajcie, mint okładka, mint płyta. Polskie nagrania SH1237. Tak to wygląda. Mintowa płyta, mint na mint. Ok. Dalida, Coupe de Champagne en Pause. Coś w tym rodzaju. Dobrze. Postaram się jednak nie czytać francuskich
tytułów, a jeszcze przede mną jedna francuska płyta. Ale tylko przeczytam wykonawcę. Salvatore Adamo. Salvatore Adamo, wytwórnia His Master Voice, EMI, wydana we Francji. Po francusku His Master Voice, to nie będę mówił, bo sobie język połamie. Słuchajcie, to na tyle i zapraszam za chwilę na następne spotkanie. Za chwilę tu w sklepie, bo muszę jeszcze nagrać 2-3 filmiki, może 4. A wy to obejrzycie no, za 2-3-4, może 5 dni. Dobrze, to na razie, trzymajcie się. Udanego weekendu życzę, trzymajcie się. Pozdrawiam.